A, to jest typowy zestaw każdego strażaka, czyli ubranie bojowe oraz koszarówka. I tak po kolei. Najpierw hełm, z przodu tarczka z numerem stacji, jednostki, z tyłu nazwisko strażaka, pod rantem dwa rzepy z nazwiskiem, które się daje dowódcy podczas akcji. Z boku też rzep, do którego się przypina numer wozu, na którym się działa danego dnia. To w sumie wszystko. Bluza, kurtka firmy Globe. Trzywarstwowa. Zewnętrzna warstwa to jest Nomex Ripstop. Warstwa środkowa to jest warstwa wodoodporna, oczywiście też odpinana. No i warstwa środkowa to jest znaczy taka wewnętrzna to jest podpinka, izolacja. W środku w kurtce jest jedna kieszeń, w której nosimy zwykle kominiarki. Na zewnątrz kieszenie, na górze noszę zawsze przypięte rękawiczki, kieszeń na radio i miejsce na latarkę. Na dole dwie kieszenie. W pierwszej noszę okulary medyczne. Nasze minimum, wyjeżdżamy do wezwań medycznych, to są okulary na twarzy oraz rękawiczki gumowe. Do tego mam w kieszeni taśmę. Chyba się zawsze wszędzie może przydać. A tutaj z boku w kieszeni mam rękawiczki gumowe. Po drugiej stronie kieszeń górna na piersi to jest tu mam maskę. Też z nazwiskiem oczywiście. Na dole w kieszeni mam rękawiczki, takie do pracy lżejsze, długopis i marker gdzieś tam w dnie. Do tego nie do drzwi oraz podstawki do piłek golfowych, których używam do tamowania wycieków z przewodów paliwowych albo z przewodów hamulcowych. Można to wetknąć i to się fajnie to szybko tamuje. Z boku kolejna kieszeń, znowu rękawiczki medyczne oraz te zatyczki do uszu. Z tyłu na kurtce na dole jest nazwisko strażaka, na górze nazwa naszego dystryktu, czyli East Fork Fire and Paramedic Districts. I na karku jest DRD, czyli Drug Rescue Device, rączka, którą się wyciąga i można strażaka za tą rączkę wyciągnąć z jakiegoś tam niebezpieczeństwa, powiedzmy. Spodnie to samo trzywarstwowe, te same materiały jak w przypadku kurtki. Kieszeń na tyłku, w ogóle jej nie używam, bo jest nic tam niewygodnie jest mi nosić. Kieszeń z boku, narzędzia. Po kolei mam nóż ze zbijakiem do szyb, śrubokręt, moje uniwersalne cążki z kluczem do zaworów gazowych, można to używać jako klin albo jako łom. I z drugiej strony jest klucz do nasadek węży do zasilania naszych engin. Dalej mam klucz i jeszcze w kieszeni mam oprócz tego mam jeszcze latarkę zapasową na wszelki wypadek, gdyby pierwsza miała posłuszeństwa. Z drugiej strony kieszeń tu mam taśmę 10 stóp związane w pętle z karabinczykiem, rękawiczki do ratunku technicznego i zapasowy karabinczyk. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o nasze ubranie bojowe. Koszarówka to są spodnie, muszą być niepalne, czyli albo jakiś Nomex,
albo ewentualnie przeważająca ilość bawełny, bluza wyjściowa. Możemy w niej też jeździć do wyjazdów jak chcemy, ale człowiek się w niej strasznie poci, więc raczej tego nie używamy do wyjazdów. Na bluzie jest oczywiście, każdy ma własną blachę, jak zostanie zaprzysiężony, to dostaje własną blachę. Naszywka z zgodą naszego dystryktu, naszywka flagi i nie wiem, czy to widać, imię i nazwisko strażaka. Tutaj druga część koszarówki, czyli t-shirt. Oczywiście właśnie chodzimy w t-shirtach do tych spodni. Na piersi jest godło dystryktu oraz numer jednostki, w której się służy. Do tego bejsbolówka. Zawodowcy mają z tyłu mają wyszyte nazwiska, my mamy wyszyte nazwy ochotnik. Do tego czapka zimowa. Na t-shircie z tyłu na plecach jest godło jednostki i nazwa jednostki. Bluza zimowa, znaczy zimowa taka cieplejsza. To samo jest tak jak na t-shircie, czyli godło jednostki i nazwa jednostki. Na plecach jest to samo godło jak na t-shircie. To jest taki podstawowy zestaw.